dzisiejszą noc spędziliśmy w Ostrowie Tumskim w Poznaniu, czyli na wyspie, która kiedyś należała do biskupa albo do arcybiskupa. W każdym razie ten budynek, który jest za mną, to jest Bazylika Katedralna Piotra i Pawła, zwana potocznie katedrą. I jest to główna tutaj bazylika w tym miejscu. Co jest ciekawe, w środku jest złota komnata, czy złota kaplica. Jeżeli się mi uda wejść, to za chwileczkę wejdę i wam ją pokażę. A poza tym jest tutaj bardzo dużo pięknych budynków, bazar arcybiskupa, jeszcze drugi jakiś kościół, kilka jakichś kamieniczek. A co najciekawsze, można tutaj parkować za darmo i można tutaj spać. Więc polecamy tą miejscówkę, jeżeli ktoś się wybiera do Poznania. Bo stąd na piechotę do Poznania jest 15 minut spacerem. Do samego na rynek. Poznań budzi się do życia, ludzie idą do kościoła, chyba jakaś uroczysta msza będzie, ponieważ bardzo dużo osób w garniturach i w jakichś eleganckich strojach przyszło. A ja wam pokażę, gdzie dzisiaj spaliśmy. Dokładnie gdzie to spaliśmy, bo spaliśmy przy ścianie tej katedry. Bo na Park Fortnite ktoś zostawił miejscówkę i powiedział, że można tu spać, dość dużo osób już tu spało, sprawdzona miejscówka. Więc proszę bardzo, to są drzwi do katedry główne. A tu... nasz domek. Dobra, koniec tego zwiedzania i jedziemy teraz na konferencję Live Poznań na Targi Poznańskie. Przestrzeń, ogromne budynki, pogubiliśmy się, ale znaleźliśmy bramę, jakąś dziwną bramę. Pani powiedziała, że możemy tędy przejść, dostać się do środka, nie ma zbyt wiele informacji. Gdzie dokładnie, na jakiej części tych targów jest to wydarzenie dzisiejsze? Pani odeszła od ciebie. Lol, loser. Pani Katarzyna i pan coś tego? Mamy nasze wizytóweczki. Wchodzimy. Wchodzimy, zobaczymy, co tu się będzie działo. Gdzie jest kawa? Zobaczcie, kogo tu mamy. Drugi odcinek. Walczymy przy kawce drugiej. Myśleliśmy, że tutaj będziecie, ale to jest tylko spotkanie influencerów, a mieliśmy nadzieję, że się spotkamy z widzami. Ja przygotowałem pisaka, którego nie wiem, gdzie mam, ale przygotowałem pisaka, że będę podpisywał autografy i tak dalej. Mam kupę naklejek ze sobą, ale niestety nie ma tu nikogo, więc może się jeszcze to zmieni dzisiaj. Czekali na kroczko. Ale z drugiej strony wiesz, pytanie, czy jest jakaś taka od zera do 2-milionowego, 2 milionów rocznie bloka. Na przykład miałam swój film na Dobra Pais, kiedy na cały dzień wynajmuję sobie przyjaciela. Po prostu ze względu na to, że my bardzo mało zarabiamy z AdSense'a i w Stanach tak serio dopóki nie muszą tego robić.
Dzień dobry, witam serdecznie. Jak widzicie, dzisiaj obudziliśmy się w malowniczych okolicznościach. Śpimy gdzieś nad jeziorem, gdzieś pomiędzy Poznaniem a Świebodzinem, blisko Świebodzina, bo jedziemy z Poznania do Zielonej Góry. Co robiliśmy w Poznaniu, to wiecie, pojechaliśmy razem z Kamilem z Kiki Świat na imprezę Live Influencer dla youtuberów i ludzi związanych z blogosferą. Jak widzieliście, było dość sporo znanych osobistości. Z czego się najbardziej cieszymy, to to, że poznaliśmy wreszcie Karola i Olę z busem przez świat. Wreszcie przytuliliśmy się i wreszcie mieliśmy okazję porozmawiać. No jak myśleliśmy, no bardzo dużo nas łączy i to są fantastyczni ludzie. Oprócz tego spotkaliśmy się z Kamilem, busem, nie, podróż odbyta. Bardzo dużo różnych podróżników było, przesympatycznych ludzi, wariatów. Ja mogę tylko dodać właśnie, że super, bardzo, bardzo fajna energia i właśnie dlatego warto było tam pojechać, żeby spotkać tych wszystkich ludzi, powymieniać się doświadczeniami. Widzieliśmy także Michała Szafrańskiego. Gonciarza widzieliśmy Hanta, też. Gonciarza, z nimi nie mieliśmy okazji rozmawiać, bo to już są gwiazdy blogosfery. Ale, no i trochę inna bajka. Ale fajnie było ich zobaczyć, fajnie było ich posłuchać. No i super było spotkać całą tą resztę blogosfery, vlogosfery, influencerów wszelakich, bo no mega, mega dobra energia. Bardzo dużo dobrego się tam dzieje. W ogóle fajnym zjawiskiem jest to, że nie ma żadnej jakiejś rywalizacji, jakichś takich takiego patrzenia na siebie bokiem, tylko jesteśmy wszyscy w tym razem i wszyscy tworzymy to, nieważne czy mamy milion subskrypcji, czy dopiero jesteśmy startujący, wszyscy jesteśmy w tym razem i to jest mega fajne, mega dobra energia, także ja się czuję bardzo fajnie naładowana i no i zainspirowana. Super. Jedziemy teraz do Zielonej Góry, do naszego jednego z widzów, do widza Krzysztofa. Krzysztof ma warsztat samochodowy i powiedział, że nam zrobi przegląd. Posprawdza, czy nam wszystko działa. No a że przez rok ostatni nie sprawdzaliśmy nic w naszym samochodzie, to jedziemy tak, skorzystać to z tego. Czujemy, że autko potrzebuje lekki takiego dopieszczenia. Tak. I silnik, i no wszystko. Także bardzo się cieszymy, że to się wydarzy. No, to jedziemy do Zielonej Góry. It's looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I can be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Chcę posprawdzać, jak wszystko wygląda. Jedno co jeszcze bym zobaczył, to w tym miejscu. Boże, czuć jakby to moje dziecko u lekarza było. No nie, no jeszcze widziałem gorsze. Niektóre auta są całe zdrowiałe. On tu idzie w dół, nie? Trzeba by ściągnął, zobaczyć się solej. Wcześniej był ten motor wymiany, a teraz... Ile no przejechaliście od tej wymiany? 4000, nie? 4, niecałe 4. Krzysiek, który nas zaprosił do Zielonej Góry, jest właścicielem salonu samochodowego i właśnie w tym salonie samochodowym teraz panowie się zajmują, rozebrali nasz silnik, wyciągnęli różne turbiny, różne dziwne rzeczy, wyczyścili i dokręcają. Ja nie wiem dokładnie, co nam robią. W każdym razie samochód będzie dzięki nim, dzięki ich pracy dalej jeździł i nie będzie się psuł. A jak się poznaliśmy z Krzyśkiem, poznaliśmy się przez nasz kanał, ponieważ jest widzem podróżowania, fanem karawaningu i to co widzicie, to jest jego piękny, cudowny, wielki kamper, którego wam zresztą pokażemy teraz. Nie jest najbardziej czysty, jak jest widzem, więc... O Boże, jak w apartamencie! No, jest o, taki, wow! Jest takie dosyć, że to takie ściany LED-owe w nocy, bardzo fajnie wygląda. Są dwa łóżka. Patrz, jaki prysznic w ogóle. Właśnie to łóżko to jest. Ja myślałam, że my wybraliśmy największe łóżko, ale widzę, że... Nie, to jest łóżko. Okno dachowe. Wow. Rewelacja, schoweczki. I tutaj jest podwójne łóżko jeszcze na górze. Strasznie jest pojemne. Sam garaż z tyłu, który... Tam 6 rowerów sam. Sportowych co prawda, czasowych, ale 6 rowerów. Nic nie domontuje, nie? No w takim kamperze, to jakbym miał takiego kampera, to już bym nigdy nie myślał o domu w ogóle, bo to jest tak dużo pomieszczeń, przestrzeni. Zobaczcie, przecież jest nawet okno dachowe mają. Tutaj jest sofa jedna podwójna, tutaj jest sofa, taki narożnik w ogóle.
Niewiarygodne. I tu jeszcze dwie, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób może śmiało siedzieć wygodnie. Kuchnia, lew, kuchenka, okienko. Wow. Wielkie łoże. Wow. Toaletka. Co, Kasia? Czuję się, jakbyśmy wyszli z takiego naszego mieszkanka do takiego pięciogwiazdkowego hotelu po prostu, pokoju hotelowego. Super. Super, przepiękna sprawa, naprawdę rewelacyjnie, elegancko. I nie jest to tak, bo niektóre kampery mają takie kempingowe, po prostu takie kamperowe wykończenie, a tu jest jak w mieszkaniu. Bardzo eleganckie, w takim fajnym, nowoczesnym mieszkanku. Jestem pod wrażeniem. Ja też. Naprawdę ja też. Jestem pod wrażeniem przestrzeni. Przestrzeń, dokładnie. Tego, że tu jest tak strasznie dużo miejsca. Fajne schoweczki, półeczki, no. Fajnie, naprawdę fajnie. I drzwi. Drzwi do sypialni. Zamykasz. Czy gdzieś na pewno odhacza to coś. Bardzo zamknięte, no nie domknęłem, ale tu jakie eleganckie przyciski, schoweczki. Szok, nawet w łazience jest ten, no, okno dachowe. Nic w ogóle. Pod prysznicem też można oglądać. Prysznic też ma swoje okno dachowe. Ha. No, proszę państwa. No taki prysznic to bym chciała mieć w kamperze.